Przed wami Łukasz Sienkiewicz, fotograf, wielki fan wolontariatu, działalności społecznej i wielu innych atrakcji. Hej! Cześć, cześć, cześć Borys. Kiedy to się wszystko zaczęło? To jest długa sprawa. Powiem ci, że zawsze chciałem pomagać ludziom, chciałem coś robić na korzyść non-profit, czyli na korzyść nastawionej na zysk. Zawsze coś chciałem robić po prostu nie tylko dla siebie, ale dla innych. Przygoda zaczęła się, można powiedzieć, z aparatem, tak? Wszystko się zaczęło od aparatu. Czyli dostałem kiedyś taką cudowną rzecz, ekaparat, tak? Dzięki temu na przykład narzędzie mogłem się jakoś się wyrazić i nie wiedziałem, jak się spełnić, tak? Gdzie te zdjęcia mogę wrzucić, gdzie te zdjęcia mogę zamieścić, komu mogę te zdjęcia pokazać, tak? Wpadłem na pomysł, żeby nawiązać współpracę z jakąś organizacją i żeby zacząć działać, tak, z jakąś organizacją na zasadzie fotografowania. Na przykład pierwszą organizację, już nawet nie pamiętam, kiedy to było bardzo dawno temu. Było tak, że po prostu miałem tam przeprowadzić jakiś fotoreportaż, miałem przeprowadzić kilka zdjęć, no i od tego się zaczęło, że bardzo mi się to spodobało. Na początku myślałem, wolontariat, pewnie coś dziwnego, pewnie będę musiał coś robić za darmo, jakieś ciężkie rzeczy, będę musiał pomagać starym, schorowanym ludziom, będę musiał ich pilnować, ale jednak jak zacząłem, co to jest wolontariat, od takiej podszewki, to zmieniłem zdanie. Tak, chciałem podziałać również na innych sferach, nie tylko fotografowania, i to się zaczęło od tego, że zacząłem pomagać przy różnych wydarzeniach artystycznych. Ja mam dużo wspólnego z artyzmem, tak, szeroko pojętym artyzmem i kulturą, także to są te działki, w których się specjalizuję i w których chcę pomagać, tak, dzieciakom. A czym zajmujesz się na co dzień w tym wolontariacie? Robisz zdjęcia na imprezach? Co konkretnie? Czym się zajmujesz? Powiem ci tak, jestem fotografem, czy zawodowo. Aktualnie nie mam umowy o pracę, tak? Także nie jestem zawodowo fotografem, lecz działam na pewno w Kreatywnych TV, tak? To jest takie stowarzyszenie jak SDK. Tam działam, tam udzielam się jako fotograf, jestem fotoreporterem, ale również takim malutkim na razie dziennikarzem, tak? Działam tam o charakterze również non-profit, nie nastawiamy się na żaden zysk, tak, działam po prostu w ramach pomocy, tak, pomocy miastu, informujemy po prostu ludzi, co się w takim mieście dzieje, jakie wydarzenia kulturalne aktualnie mamy, tak, robimy zdjęcia, bawimy się razem z ludźmi, pokazujemy to na zdjęciach, także na takiej zasadzie. Oprócz tego, czym się zajmuję? Robię wszelkiego rodzaju projekty kulturalne, tak? Aktualnie prowadzę warsztaty fotograficzne, tak? Jestem koordynatorem, tak? To jest mój projekt autorski. Mamy warsztaty fotograficzne, tak? Wykładam tu fotografię ludziom. Wszystko zmierza to w kierunku do tego, mam taką nadzieję. Mamy w planach zrobić wystawę fotograficzną. Wystawa będzie polegać na tym, że ukażemy Elbląg od podszewki, tak? Od takiej strony, gdzie nie każdy zauważa ten Elbląg. Spróbujemy to odkryć coś nowego, no i zobaczymy, jak pójdzie. Powiedziałeś, że organizujesz warsztaty. Powiedz mi, z jakimi ludźmi możesz się zetknąć podczas pracy z wolontariatem, pracy w organizacjach pozarządowych? Jaki to jest typ? Czy jest ich dużo? Czy są to ludzie zwariowani, czy bardziej poważni, czy aktywni? Powiem ci, że w mojej całej karierze wolontariackiej nie znalazłem takiego określonego typu ludzi. Są to na pewno ludzie bardzo otwarci, tak? To jest jedna cecha charakterystyczna. Chociaż niektórzy nie są otwarci, a lubią pomagać. Są to ludzie bardzo pomocni, bardzo, 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 bardzo zaangażowani w to, co robią. Są to ludzie często szaleni, często mają różnorakie pasje. Na przykład Elbląg Europa istnieje tak jakby pod organizacją, nazywa się oddział abstrakcyjny, tak? To jest grupa fajnych dzieciaków, które mają fajne pasje, jest tam dużo ogniowców, dużo ludzi, którzy chodzą na szczudłach, naprawdę, naprawdę fajny przekrój. Dużo ludzi gra na gitarze, dużo ludzi gra na różnych instrumentach. Naprawdę, większość, z czym się na przykład na początku kojarzyli wolontariusze, że to są ludzie, którzy naprawdę tylko chodzą i pomagają jakimś starym ludziom, tak? Jeżeli na przykład teraz ktoś przyjdzie i zobaczy, czym naprawdę jest wolontariat, pójdzie na przykład do Centrum Organizacji Pozarządowych na Warszawskim 85, to zauważy, że to są młodzi, fajni ludzie, z którymi się da fajnie dogadać. I w przyszłości na przykład, jeżeli ktoś będzie miał do zrobienia fajny projekt, bądź będzie chciał coś zrobić, nie tylko dla siebie, ale i dla innych, to na pewno takie osoby z pewnością pomogą ci i pomogą ci wykonać ten projekt, żeby po prostu było dobrze, tak? A jak myślisz, czy wolontariat staje się coraz bardziej popularny, czy staje się trendy, czy jest teraz moda na wolontariat? Czy jest moda na wolontariat? Na pewno na wolontariat
budżet europejski wydaje coraz więcej pieniędzy, tak? No, dzięki budżetowi europejskiemu możemy w ramach wolontariatu wyjechać praktycznie teraz w każde miejsce na świecie, tak? W każdy kontynent na świecie. Możemy coś tam ciekawego zrobić, zrobić coś kreatywnego, możemy wielu ludziom pomóc. Nie oszukujmy się, ponieważ wielu ludzi na świecie potrzebuje takiej pomocy, tak? Ale czy jest taki teraz jakby trend na wolontariat? Myślę, że nie, ponieważ jak siedzę często u nas na Warszawskiej na przykład, tak? Na Warszawskiej 55, to Centrum Organizacji Pozarządowych, tych ludzi nie ma tak, nie ma za dużo. Za dużo ludzi nie chce pomagać, tak? Może nie wiem, może czegoś się wstydzą, może na początku się obawiają tego, co ja, że będę po prostu, nie wiem, opiekować się tylko i wyłącznie starszymi ludźmi i to będzie tylko i wyłącznie to. Nie wiem. Moim zdaniem nie ma takiego dużego popytu na wolontariat. Ludzie są jacy są, nie każdy chce pomagać, aczkolwiek kilka osób na pewno się znajdzie, które są zawsze chętne do pomocy. A jak dzięki wolontariatowi się rozwinąłeś? Jak się rozwinąłem? Na pewno wolontariat daje ci niesamowite możliwości, tak? Możliwości takie, że możesz odbyć w ramach wolontariatu różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju szkolenia, tak? Różnego rodzaju warsztaty, praktyki. To wszystko wolontariat daje ci praktycznie za darmo. Wystarczy tylko chcieć, wystarczy tylko poczytać. Istnieją różnorakie programy, tak? Na przykład jak Eurodesk, jak Atomy w sieci. Jakie możliwości rozwoju da mi wolontariat? Powiem tak, wolontariat daje rozwój na każdej praktycznie płaszczyźnie. Jeśli ktoś chce, to naprawdę może podziałać dużo, tak? Ponieważ wolontariat to nie tylko pomaganie, lecz wolontariat to inwestowanie również w siebie, ponieważ można powiedzieć tak, wolontariat daje ci różnorakie szkolenia, różnorakie wyjazdy, różnorakie integracje, różnorakie warsztaty, wiele, wiele, wiele różnych przygód, które można przeżyć, dzięki którym można się nauczyć, wyciągnąć dużo, dużo doświadczeń. Ja dzięki wolontariatowi byłem już na naprawdę wielu szkoleniach, mogłem sobie uzupełnić CV o różnorakie szkolenia, dzięki którym się dużo nauczyłem, dzięki którym uzupełniałem, no, tak jak powiedziałem ci wcześniej, swoje CV. Mogłem się dużo naprawdę w takich warsztatach nauczyć takich rzeczy typowo, nie tylko teoretycznie, jak to uczą w szkole, ale można się nauczyć dużo praktyki. Można sobie zrobić doświadczenie, tak jak ja teraz na przykład to robię, tak? Jestem wykładowcą fotografii. To jest dla mnie bardzo przydatne, ponieważ studiuję aktualnie pedagogikę. To jest kierunek, gdzie takie rzeczy naprawdę grają rolę, także w przyszłości na rynku pracy na pewno mi to w jakiś sposób pomoże, tak? Ludzie zobaczą, że robiłem nie tylko to, co dzieje się w szkole, tak? Że to nie była tylko sucha teoria, ale że oprócz tego udzielałem się poza szkołą, tak? Wolontariat to jest chyba najlepsze miejsce, gdzie takie pierwsze kroki można postawić. Jakie jest twoje najciekawsze, najlepsze wydarzenie z życia, z działalności w pozarządówce? Powiem ci, że fajnym doświadczeniem był pewien projekt, który przeprowadziłem z organizacją Patroni Miasta Wity. To jest małe miasteczko. To może nie jest miasteczko, jest jakaś delikatna, malutka wioska, która jest bardzo biedna, jest tam dużo ubogich dzieci. Wraz z moim przyjacielem postanowiliśmy, że przeprowadzimy tam fajny projekt pod tytułem Zostawmy ślad. Była to wystawa fotograficzna, gdzie dzieciaki po przygotowaniu się z teorii, gdzie poprowadziłem warsztaty z teorii, mogli przesiąść się w praktykę. Poszliśmy w miasto, poszliśmy w teren, poszliśmy w różnorakie miejsca. Nauczyłem dzieciaków patrzeć nie tylko takimi typowymi oczyma, ale również świat może zobaczyć swoim umysłem, swoimi uczuciami, swoimi przeżyciami. Były to dzieci na początku bardzo, bardzo zamknięte w sobie. Ja miałem naprawdę trudne zadanie, musiałem jakoś w jakiś sposób otworzyć. Okazało się, że tym dzieciom otworzyć było się jeszcze łatwiej niż dzieciom z normalnych, dobrych domów, ponieważ one miały naprawdę dużo, dużo przeżyć, dużo przeżyć może niedobrych, lecz czasami złych, ale fotografia to nie tylko przeżycia dobre. Można fotografować nie tylko radość, uniesienie, ale również smutek i różnoraką nostalgię, zażenowanie, żal. Także tym dzieciom było się łatwiej otworzyć, bo dużo już przeżyły. Mimo młodego wieku już to były naprawdę bardzo mądre dzieci. Poszliśmy w plener, okazało się, że te dzieci zaczęły fajnie fotografować. Sfotografowaliśmy miejscowość o nazwie Pieniężno. Pojechaliśmy również do Braniewa, do Fromborka, do wszelkiego rodzaju okolicznych miejscowości z
województwa warmińsko-mazurskiego, ale głównie był to powiat braniewski. Na koniec mieliśmy główne spotkanie, gdzie z tymi dziećmi przeżyliśmy nasze drugie wspomnienia, gdzie przypomnieliśmy sobie, jak to było fotografować, czy im się to podobało. Mogliśmy zreflektować, co w przyszłości możemy zrobić, a czego w przyszłości nie robić. Okazało się, że dużo dzieci ujawniło jakiś talent artystyczny, dużo dzieci po tych warsztatach wyrażyło chęci uczęszczania do szkół artystycznych, do liceum plastycznych. Było to dla mnie naprawdę fajne przeżycie, jeżeli taki fajny na przykład chłopak bądź dziewczynka dzwoniła do mnie i pytała się: Łukasz, jak zrobić to i to, jak zrobić zdjęcie temu i temu, żeby było dobrze. Widać, że te dzieci się interesują i być może sprawi to chociaż troszeczkę szczęścia w ich życiu, być może odejdą od tych złych spraw i poświęcą się artyzmowi i swoim uniesieniom. Na koniec odbyła się wielka, wielka wystawa, gdzie te dzieci pokazały swoje zdjęcia. Były tam również moje zdjęcia autorskie. Wystawa była na początku przeprowadzona w miejscowości Sawity. Obecnie planujemy tę wystawę przeprowadzić również w Braniewie, pieniężnie. Planujemy również to przeprowadzić w Elblągu, w różnorakich bibliotekach, w instytucjach kulturalnych. Chcemy po prostu tych dzieci wypromować i chcemy, żeby te dzieci poczuły się ważne w jakiś sposób. Gdybyś chciał określić pozarządówkę w jednym zdaniu, jakie byłoby to zdanie? Moim zdaniem organizacje pozarządowe, tak, organizacje o charakterze non-profit są miejsce, gdzie ludzie budować mogą swoją przyszłość. Tak, takim zdaniem to określił, ponieważ tak, wolontariat to jest budowanie swojej przyszłości, budowanie swojego kręgosłupa, nie tylko moralnego, ale i typowo naukowego, tak, można się doszkalać, można spotkać nowych, ciekawych ludzi, bardzo, bardzo inteligentnych, bardzo czytanych, dzięki którym można się nauczyć, tak, to są te słowa, które bym określił wolontariat. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.